skansen jest poświęcony kulturze ludowej ziemi sieradzkiej. Miałby to, co mówiłem, miał być duży skansen, miał być sektor wiejski, sektor małomiasteczkowy, dworski, młyny, wiatraki, karczmy. Ale to było w latach 70., potem w latach 80. wzięto się. A kiedy on powstał, przepraszam? Pod koniec tutaj, jako to pod koniec lat 80., a udostępnione do zwiedzania to zostało. Jest skansen, jest w okrojonej, z tych wielkich koncepcji tego sektora wiejskiego, dworskiego, to zostało tylko tak naprawdę tyci zrealizowane. Pierwszy obiekt. Może w przyszłości będzie po prostu część udostępniona do zwiedzania, takie hale, fabryki i tak dalej. Zanim się te wielkie hale, fabryki pojawiły, to była taka faza, kiedy bogaci, kapitaliści, nazwijmy ich tak, fundowali swoim pracownikom i sobie tego typu obiekty. Ten jest dosyć okazały, one mogły mieć bardziej uboższą formę. To jest tak zwany dom tkacza. Otóż taki kapitalista budował taki dom, on bardzo często miał ich, mówię gdzieś tam o połowie XIX wieku, miał takich domów 2, 3, 5, 10 i w takich domach mieszkały i pracowały rodziny tkaczy. Tam są na górze 4 pomieszczenia, ta fascynacja była przeznaczona albo dla właściciela, albo jakiegoś jego przedstawiciela. 4 pomieszczenia mieszkalne, natomiast na dole były po prostu rozłożone warsztaty, były powierzchnie magazynowe. Czyli po prostu to było takie miejsce, w którym zarówno żyły, jak i pracowały rodziny tkackie. No mówię, ten jest ze Zgierza, został przeniesiony tutaj na ten właśnie skansenu, to był pierwszy obiekt przeniesiony.